15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Andrzejem Drawiczem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam Państwa. Witamy Pana Andrzeja Drawicza. Witam wszystkich. Jest sobota, godzina 15:15. Na żywo możemy z Państwem rozmawiać, odbierać telefony 20 57 53 20 79 11. Pod tymi numerami Pan Andrzej Drawicz czeka na Państwa pytania. Stosowny cytat Panie Andrzeju z Gałczyńskiego. Sobota, godzina trzecia. Ach, jaki piękny świat. Ach, jaki piękny świat. Kto przybył dzisiaj do Polski, Panie Andrzeju? Wczoraj Żylinowski oczywiście. Żylinowski. I miał Pan... Jadąc do Pana miałem go okazję spotkać na trasie. Znaczy w Alei Żwirki i Wigury, bo on tam chyba składał wieńce. Czy Żylinowski jest przyjacielem Polaków? Nic nie wiemy na dobrą sprawę o tym człowieku. Ja bym się po prostu bał stworzenia wokół niego atmosfery lęku. Nie należy jeszcze z niczym się śpieszyć. Po prostu nie wiemy. Na razie jest to sposób bycia, jest to pewna gra, jest to sposób przyciągnięcia do siebie uwagi. Natomiast tak naprawdę, co ten człowiek sobą przedstawia i czy on będzie primadonną tylko pół sezonu, czy dłużej, jeszcze nie wiadomo. Dwa zdania o Andrzeju Drawiczu. Polonista i rusycysta. Nie jest, jak sam mówi o sobie, ani Rosjaninem, ani zesłańcem. Jest rusofilem z wyboru. Żonaty z Rosjanką, filolog, znawca poezji Gałczyńskiego, już żeśmy się o tym mogli przekonać, współtwórca Studenckiego Teatru Satyryków. Od roku 1975 wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych, współtwórca, współpracownik KOR-u. Od roku 1981 powiedziałbym desygnowany na członka rządu polskiego. Desygnowany oczywiście przez generała Kiszczaka, który do Jaworza zesłał tych wszystkich, którzy mieli tworzyć rząd antysocjalistyczny. No, z pewną nadwyżką, no, umówmy z pewną się. Nadwyżką, samo spełniająca się przepowiednia, rzeczywiście wielu Jaworzan po roku 89 objęło ważne stanowiska publiczne. Wśród nich Andrzej Drawicz, który zawsze o sobie mówił, że jest kaowcem, został kaowcem, mianowicie zastąpił Jerzego Urbana na stanowisku prezesa Radiokomitetu. Od tego czasu znany i o telewizję pytany, ale tak naprawdę miłośnik Rosji, znawca literatury, autor wielu książek, wśród nich najważniejsza, czy jedna z ważniejszych, Pytania o Rosję. No więc jednak trzeba zacząć od pytań o Rosję. O Żylinowskim już było. Panie Andrzeju, czym jest Rosja? Czy taki naród istnieje? Czy państwo rozciągające się od Uralu po Bałtyk można oddzielić od idei imperialnej? Rosjanie sami mieli co do tego wątpliwości. Pan nie jest pierwszy, panie Andrzeju, ale oczywiście jest to pewna istność, pewien organizm uformowany przede wszystkim dzięki wielkiej literaturze rosyjskiej. Mam wrażenie, że to ona stworzyła mentalność tego narodu. A oddzielić ją od idei imperialnej będzie można, tylko ona musi tego dokonać sama i będzie to robiła, będzie to trudne, będzie to kosztowne. Anglia i Francja też się z trudem oddzielały od idei imperialnej, prawda? W swoim czasie i Niemcy również. Natomiast jest to wyobrażalne. Czym jest perestrojka? Kapuściński w swoim Imperium napisał, że wszystkie wielkie przewroty w Rosji były dokonywane przez górę, a dół, lud jest jego tylko posłusznym wykonawcą. Czy zgadza się pan z taką konstatacją? Nie było innego wyjścia w tej sytuacji, jak rzeczywiście zainicjować tę przemianę z góry. I tu wielka chwała dla tego człowieka, który to zainicjował. Uważam, że to jeden z największych ludzi XX wieku. Natomiast ochoczo podchwyciła to nie tyle sam dół, ile... Nazwijmy to intelektualny środek. Pierestrojka w swojej pierwszej fazie jako głasność była wielkim zwycięstwem, dzięki temu, że włączyli się w to aktywnie intelektualiści. To ten sam Kapuściński twierdzi, że wielkim zwycięstwo pierestrojki to fakt, że wtedy dopiero naprawdę rozpowszechniła się w Rosji telewizja. Czy badając dziś sytuację Rosjan, pan skupia się nadal wyłącznie nad tekstami artystycznymi, czy są już inne świadectwa przemian? Nie, no jest wiele świadectw. Przede wszystkim są jakby media natury gazetowej i piśmienniczej, prawda? Telewizja jest ważną rzeczą, ale po pierwsze my jej nie kontrolujemy, my znamy tylko kanał Ostankino i nic więcej. Natomiast jest tam wiele publicystyki, jest wiele nowych gazet, jest w ogóle wyzwolona warstwa słów, prawda? Ludzie nauczyli się z powrotem myśleć i mówić w sposób mniej więcej racjonalny, ekspresyjny. Jaka to jest ta warstwa słów? Czy to jest tylko warstwa swobodniejszych wypowiedzi na zebraniu, kiedy już nie boją się gułagu, czy również tego, co my w Polsce przywykliśmy nazywać
nazywać i już konsumować jako wolność prasy? Nie, no to co przywykliśmy, to nastąpiło bardzo szybko. To znaczy oni szybko bardzo wskoczyli na ten poziom i rzeczywiście pod tym względem swoboda jest całkowita. Taka, jakiej nigdy jak Rosją, jak księstwem moskiewskim nie było. O systemie sowieckim powiada pan kiedyś więcej niż faszyzm, gdyż faszyzm, i tu pana zacytuję, w swej włoskiej realizacji to element groteski, bufonady, zgrywy, przy tym wszczepione płytko, nienaturalizowane do końca. Jeśli to, co było w Rosji, miało organiczny charakter, jak nazwie pan system, który tam się dzisiaj tworzy? Krótko mówiąc, czy Rosja ma szansę odejść od totalitaryzmu? Będzie to skomplikowane słowo, przepraszam, proszę o wybaczenie, ale jest to, Rosja jest w trakcie detotalitaryzacji, nie ulega wątpliwości. To był system totalitarny, pod koniec już chwiejny, rozchwiany, z elementami destrukcji wewnętrznej, zniszczenia, a w tej chwili jest to typowe stadium przejściowe do czegoś, co będzie przypominało demokrację, może trochę specyficzną. A nie grozi nowy terror? Teoretycznie, panie Andrzeju, nowy terror zawsze sobie można wyobrazić, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ istnieje coś w rodzaju zakodowanej nauki zła w społeczeństwie, w tym sensie, że ludzie, znając już wymiar zła, jaki on może zostać osiągnięty, boją się jednak pewnych gwałtownych ruchów. 20-79-11, 20-57-53, pierwszy telewizor się dodzwonił, słuchamy, dzień dobry. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Dzień dobry, słyszymy pana. Dzień dobry. Chciałem zapytać pana Drawicza, skoro przez 40 lat zajmował się sprawami Rosji, która niewoliła Polskę, czy teraz się szerzej zainteresuje teologią katolicką? A dlaczego miałbym to zrobić, pan? Ja rozumiem, dlatego, że niewoli Polskę. A propos konkordatu. Aha, no wie pan, nie widzę tutaj prostego związku, ale muszę powiedzieć, że zawsze się interesowałem teologią katolicką jako humanista. I nie widzę powodu, dla którego nie miałbym tego nadal robić. Zresztą mój związek z pismami katolickimi od wielu lat był dosyć ścisły i choćby z tego względu promieniuje na mnie ten system myślenia. Dziękuję. Panie Andrzeju, opowiadał pan kiedyś, że dni chciałby pan spędzać w Warszawie, wieczory w Moskwie. Czy to oznacza, że mimo całego rewolucyjnego upodlenia Moskwa zachowała więcej kultury niż wygubiona w czasie wojny i rozpędzona po świecie Warszawa? Mimo woli miałem ochotę dodać noce w Paryżu, panie Andrzeju, ale to byłoby banalne. Może także noce skreślimy? Nie, zresztą noce dobrze jest spędzać na Mazurach, także płynąc po jeziorze przy świetle księżyca. To właściwie byłby mój program. Muszę panu szczerze powiedzieć. Ja to pisałem w czasie, kiedy Moskwa wyglądała trochę inaczej niż teraz po prostu. Teraz to jest tak, że moi starzy znajomi już są częściowo rozproszeni po świecie, częściowo zmarli niestety i nie tak łatwo byłoby mi tam odnaleźć te dawne wieczory, chociaż próbowałbym i coś tam, a wtedy w latach 60. i 70. było tak, że tam było ciepło obcowania ludzkiego, ciepło życia towarzyskiego, które było taką zaporą przeciwko złej rzeczywistości, którego to ciepła rzeczywiście w Warszawie się wtedy nie doświadczało. Czy Moskwa się już ucywilizowała? Ja nie byłem nigdy w Moskwie, chociaż byłem w wielu innych miastach świata, ale mnóstwo słyszałem o guliankach, kolejkach do kawiarni, zbiorowych mieszkaniach i kolacjach w kuchni. Czy w tej chwili można w Rosji normalnie potańczyć do białego rana, pójść do kina i do teatru? I dobrze zjeść? Wszystko. To potańczyć i dobrze zjeść można za bardzo duże pieniądze, dlatego że normalni ludzie tego nie robią, wie pan. Natomiast pójść do kina i do teatru, oczywiście tak, no teatr jest ciągle na wysokim poziomie. Niektóre te pana wiadomości moskiewskie to są wyraźnie proweniencje jednak z poprzedniego etapu, bo już pewne rzeczy się skończyły. W tej chwili to miasto jest cywilizacyjnie się emancypuje, w tym sensie, że jest oklejone różnymi hasłami i reklamami zachodnimi, tak jak różne inne miasta. Natomiast jego substancja fizyczna jest trochę obdrapana. Czy nawyki pozostałe? Czy ludzie jeszcze się boją zostawić sobie wizytówkę lub mówić zbyt głośno przy gniazdku telefonicznym? Nie. No tego już na szczęście nie ma. Wie pan, takie nawyki nikną dosyć szybko już. 20-79-11, 20-57-53. Witamy kolejnego rozmówcę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, czy pan wpuściłby pana Żyrinowskiego do Polski, gdyby to od pana zależało. Chciałem prosić o pogłębienie pana wypowiedzi na temat tej wizyty. Dziękuję. Dziękuję panu. Wpuściłbym z całą pewnością. Co więcej, nie robiłbym wokół tej wizyty żadnej specjalnej atmosfery. Uważam, że
prasa, mass media wykreowały atmosferę panującą wokół pana Żyrynowskiego, on jest jej tworem. Na razie ten człowiek działa przy pomocy słów. Nie popełnił on jeszcze, nie zorganizował on swojej partii po to, żeby popełniła na przykład jakiś akt wykroczenia publicznego. W związku z tym na przykład prędzej należałoby pomyśleć o represjach, jeśli już mamy szczerze mówić, wobec panów na przykład Lepera czy Tejkowskiego, prawda? Bo oni działają czynnie. Natomiast pan Żyrynowski na razie tylko mówi. Wobec tego należy mu również odpowiadać w sferze słownej. Należy z nim być może prowadzić polemikę, ale nie należy go traktować jako antychrysta albo jako przybysza z Marsa, który może zniszczyć naszą nieszczęsną Polskę. Bo to jest bzdura. Pan powiedział, że dawnych pańskich przyjaciół już w Moskwie nie ma. Ja chciałem zapytać, czy w ogóle ludzi, którzy są w Moskwie dawni, czyli czy dawna inteligencja moskiewska w ogóle przetrwała? Czy to miasto, ten kraj ma się do czego w porządku genetycznym i kulturowym odwołać? Panie Andrzeju, no, ludzie umierają niestety, rozsuwają się brzegi czasu. Rzeczywiście pewne pojęcia inteligenckości tradycyjnej rosyjskiej no, już do pewnego stopnia przepadły, no ale jest pan żywym świadectwem przekazywalności pokoleń inteligenckich, prawda? Bo jest pan, przypomina mi pan swojego ojca i coś podobnego widzę w Moskwie. No, widzę młodych ludzi, którzy jednak w jakiś sposób starają się naśladować, sięgając do pewnych źródeł, ucząc się pewnych rzeczy już z książek, bo oni nie mają się tego czasem nawet możliwości nauczyć z życia, ale starają się naśladować pewną obyczajowość, sięgając czasami ponad głowami ojców ku dziadkom. A czy emigranci stylizują wracają? Się na rosyjskich demokratów końca XIX stulecia. Czy emigranci wracają? Mało, ponieważ co tu dużo gadać, no każdego nęci jednak wygodne życie. No tu trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Wróciła bardzo sędziwa poetka, niegdyś piękna dziewczyna, prawda, w lasach, w czasach Belle Époque, która zaraz potem umarła w Petersburgu. Władimir Wojnowicz, ulubieniec nasz, ponieważ napisał świetną książkę o Czonkinie, ma dwa mieszkania w tej chwili. Aleksander Sołżenicyn, i to będzie bardzo ważny powrót, wraca w maju już podobno definitywnie. W Polsce nie udało się zrealizować hasła wymiany elit. Czy w na Rosji, szczęście. Na szczęście, powiedzmy. Tak. Czy w Rosji w ogóle taki pomysł jest możliwy? Mówiąc krótko, czy istnieje elita władzy, która nie miałaby komunistycznej proweniencji? Ludzie wykształceni. Tak, nie bardzo, dlatego że w gruncie rzeczy wszyscy ci ludzie, skoro żyli dorosłym życiem, musieli być jakoś uwikłani w te dawne komunistyczne układy, mniej lub bardziej. Natomiast wyczuwa się tutaj obecność pokolenia odwilży, które w tej chwili jest już pokoleniem starszym, a kiedyś właśnie zaczynało na zasadzie pewnego buntu, przeciwstawienia się, chociaż też w ramach istniejącego establishmentu. W swoim pisarstwie używa pan naprzemiennie pięknego i dla mnie nieobojętnego słowa radziecki i nacechowanego pejoratywnie sowiecki. Czym w takim razie jest sowieckość? Czy współczesna Rosja już się od niej uwolniła? Czy Polskę udało się w jakimś stopniu zsowietyzować? W jakimś stopniu tak, to znaczy zacznę od końca. Udało nam się zaszczepić przeświadczenie, że moja chata z kraja, z boku, że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. 2 miliony chyba. No, wtedy 2000, mój drogi, pan tych czasów pamięta. Tak, ale również to, że wszystko może być oparte na kombinacji, na układach, na dojściach. Wielki Ed, chociaż był człowiekiem stosunkowo liberalnym, dużo tutaj zrobił. Ja bym powiedział, że to jest w znacznym stopniu jego zasługa w cudzysłowie. Dlatego, że on wprowadził właśnie ten system myślenia takiego na zasadzie operacji ojciec chrzestny, prawda? Duży boss na górze, mali bossowie po drodze, wszyscy razem robią jakieś kombinacje i tak to idzie. Ja widziałem w tym niebezpieczeństwo w gruncie rzeczy duchowego zsowietyzowania, bo nie zrusyfikowania. Zrusyfikować myśmy się nigdy specjalnie nie dali, nie ucząc się, na wszelki wypadek nie ucząc się rosyjskiego aż do przesady, znaczy nawet udając, że się go ucząc, ale się go nie ucząc. Natomiast elementy sowietyzacji rzeczywiście miały miejsce. Opowiada pan o swojej... Przepraszam, słowo tylko jeszcze dla naszych widzów, żeby ich nie zdezorientować. Otóż sowiecki wydaje mi się słowem w gruncie rzeczy obojętnym, natomiast radziecki wprowadzony po wojnie, ma w sobie element pewnego serwilizmu w moim odczuciu. A to już jest różnica pokoleniowa dla pana, który właśnie, urodził się łagier, wcześniej. Radziecki łagier nie da mi się powiedzieć. Sowiecki łagier, prawda? Chociaż używaliśmy kiedyś tego sformułowania. Mnie się to da powiedzieć, no ale to jest kwestia rzeczywiście uzusu, nawyku naturalnie, i momentu, granica, kiedy się to słowo poznawało. Inne pytanie. W pocałunku na mrozie opowiada pan o swojej przeszłości Janczara, wychowywanego na właśnie radzieckich, tak powiem, filmach. Czy to, czego pan wówczas
wówczas doznawał, czy te młodzieńcze porywy entuzjazmu zbiorowego są bezpowrotnie stracone i czy na ich braku nie mogą skorzystać jakieś nowe rodzące się totalitaryzmy, na ich braku w tym współczesnym, prywatnym, kapitalizującym się świecie. Jest pan znacznie bliżej młodzieży niż ja, panie Andrzeju, i dlatego panu byłoby łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Ja sobie wyobrażam, że jakieś takie formy, które ja widzę na koncertach różnych zespołów, muzyka to jest muzyka, z którą ja nie mam duchowego kontaktu, ale to nic nie oznacza. Kiedyś przyjechał Glenn Miller do Warszawy i to była moja muzyka, rozumie pan. Ale ten rodzaj wyładowania zbiorowego być może jest tym właśnie, co zastępuje kiedyś te nasze wzruszenia doznawane w czasie walczyków różnych Warszawy, prawda, i zabaw na rynku marionetek. I pierwszomajowych pochodów. 20.79.11, 20.57.53, sobota, godzina 3, piękna pora, kolejne pytanie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Mam takie pytanie do pana Norawicza. Czy wobec Proszę tego, bardzo. Że nie wiemy, jakie są perspektywy polityczne naszego dzisiejszego gościa, pana Żyrnowskiego, wobec tego nie wiemy dobrze, jakie są jego poglądy, a ma szansę, może dzięki temu właśnie zostać za parę lat prezydentem Rosji, czy naprawdę przeważająca opinia, że nikt z naszych polityków nie powinien z nim rozmawiać, jest słuszna, bo może kiedyś będą z nim rozmawiać i prezydent Stanów Zjednoczonych, i Francji, i kanclerz Niemiec. Myślę, proszę pana, że ta opinia nie jest słuszna, w tym sensie, że uważam, że ludzie, którzy zajmują podobną do Żyrnowskiego pozycję w społeczeństwie, na przykład parlamentarzyści nasi, mogliby się z nim spotkać i nie widzę tutaj nic drożnego. Moim zdaniem byłoby to całkowicie wyobrażalne. Wyobrażam sobie, że obiekcje przed takim spotkaniem mają jakby urzędnicy państwowi i wyższego szczebla i to rzeczywiście mogłoby być uznane za zbyt lekkomyślne, natomiast jego koledzy po fachu dlaczego nie? Przed chwileczką mówiliśmy o katartystycznej mocy sztuki koncertów. Pan zaraz po studiach skrył się w Studenckim Teatrze Satyryków, napisał pan jego monografię. Czy w komunistycznych czasach teatr był wentylem bezpieczeństwa, czy nadal dzisiaj ma takie samo znaczenie? Bardzo dużo pytań w jednym, panie Andrzeju. W komunistycznych czasach teatr był przede wszystkim wspaniałą sztuką, która z różnych powodów w skali całego świata utraciła swoje znaczenie. Kiedyś teatr był dla nas niesłychanie ważnym przeżyciem. Teatr normalny, zawodowy, z teatrem STS, którego właśnie monografia pióra Ryszarda Pracza dopiero co wyszła, jest świeżutka. Z tym teatrem było troszeczkę co innego. On był nie tyle może wentylem bezpieczeństwa, trochę też, ale głównie był sposobem wypowiedzi i sposobem istnienia dla pewnego fragmentu pokolenia ówczesnego młodego i jako taki odegrał szczególną rolę, ale niepodobną do roli normalnego teatru. Natomiast dzisiaj niestety konstatuję to z bólem, bo byłem teatromanem zawziętym. Moja potrzeba teatru uległa bardzo znacznemu ograniczeniu. Tak jakoś jest. Co z rosyjskim? Czy rusycyści mają się dzisiaj uczyć angielskiego i nauczać Już angielskiego, czy przeciwnie? Dziś dopiero są potrzebni, gdy rosyjski stał się językiem handlujących ze Wschodem. Druga część pana pytania jest skierowana ku przyszłości. Należy ją tak odczytywać i ja myślę, że to jest program na przyszłość. Rosyjski będzie potrzebny jako potężny język potężnego narodu, pozbawianego ten język będzie pozbawiony negatywnej konotacji politycznej, będzie służył do porozumienia szerokich mas ludności i na pewno się przyda, tylko żeby to dotarło do świadomości naszego społeczeństwa, to wahadło, które było wychylone w jedną stronę, musi się wychylić teraz niestety w drugą stronę. Dlatego przejściowo moi koledzy rusycyści rzeczywiście uczą się angielskiego i także innych przedmiotów i mają innego wyjścia. Na pewno im to nie zaszkodzi. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Halo? Słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, witamy pan. Dzień dobry. Proszę pana, bardzo mi się podoba audycja. Cieszę się. Chciałem się zapytać taką rzecz. Jakie jest pana stanowisko odnośnie wypowiedzi pana prezydenta na Łotwie w sprawie koncentracji wojsk rosyjskich w Kaliningradzie? Czy było to mieszaniem się w wewnętrzne sprawy Rosji, czy też nie? Moim zdaniem, proszę pana, była to w ogóle wypowiedź niepotrzebna i nie... Nie należy lekkomyślnie wypowiadać się na temat różnych przejawów życia naszych sąsiadów, co do których nie jest się całkowicie pewnym, na czym to polega. Jak mi się wydaje, koncentracja w rejonie Kaliningradu jest zjawiskiem przejściowym, po prostu nie można tego uniknąć, to jest rodzaj dworca przesiadkowego. Ja bym na miejscu pana prezydenta niektórych wypowiedzi na temat rosyjski nie składał.
Dziękuję. A ja wrócę do innych tematów. Należy pan do tych pracowników instytutów naukowych, których, jak już mówiłem na początku, wiatr historii wywiał w sfery sporych pieniędzy i niemałej władzy. Ale powrócił pan do Akademii Nauk, do Szkoły Nauk Społecznych. Lub też mnie powrócono. Czy też pana powrócono? Jak się pan tam czuje? Jaka tam panuje atmosfera? Na miejscu, panie Andrzeju, przede wszystkim, no bo to jest moje naturalne środowisko. Telewizję bardzo lubię, radio, jestem szalenie przywiązany do ludzi i do instytucji, ale oczywiście nie był to mój zawód. Starałem się tam być pożytecznym, ale zdawałem sobie sprawę, że to jest na chwilę, prawda? I rzeczywiście tak się okazało. Atmosfera w instytutach naukowych jest zbliżona do normalności, tyle tylko, że są one w trakcie bardzo twardej walki o byt. Po prostu brakuje im perspektyw, to znaczy możliwości finansowych. Wszyscy się starają to jakoś zdobyć, wszyscy walczą o pieniądze. No i jednocześnie starają się coś przy okazji zrobić w swoim zawodzie. Czy zgodzi się z pan z tezą, że cała inteligencja została przez solidarnościową władzę naprawdę zapomniana? I zapytam pana, jednego z jej przedstawicieli, desygnowanego wówczas do władzy, jak do tego mogło dojść, że ci wszyscy ludzie, którzy naprawdę zrobili mnóstwo dla funkcjonowania literatury, dla funkcjonowania niezależnego obiegu, w tej chwili żyją za grosze i kto tylko może uciec z sfery polityki lub władzy, bardzo często uciek. Panie Andrzeju, nie składałbym to na karb władzy. Byłbym hipokrytą, gdybym to mówił. Ja sam przynależę jakoś do inteligencji, a jednak zostałem jakby zawerbowany. Było zapotrzebowanie na pewną ilość ludzi, nazwijmy to tak, w związku z czym ci, którzy nie zostali jakby wywołani, mogli się poczuć nieco urażeni, to jest inna sprawa, ale to, co nastąpiło potem, a mianowicie zmiana statusu inteligencji, nie jest związane z władzą solidarnościową, tylko z pewnymi procesami, które niestety są kosztami tego, przez co przechodzimy i co uważam za zbawienne w ostatecznej instancji dla Polski, prawda? Uważam, że Leszek Balcerowicz jest wielkim człowiekiem i zawsze składam mu hołd, mimo kosztów, jakie trzeba płacić. Każdy z nas płaci, ja też je płacę, a mimo to dziękuję mu niemal każdego dnia, prawda? A czy nie uważa pan, że zapłacimy cenę najwyższą za to, że nie doceniamy roli inteligencji, wykształcenia i że młody człowiek więcej dzisiaj zarobi pracując jako listonosz niż jako nauczyciel po studiach? Widzi pan, to samo mieliśmy komunistom do zarzucenia, dlatego że to wtedy... No to dlaczego jest... To wtedy tacy też sami. Już było. No, na szczęście teraz to się ruszyło. To czy byliśmy, idzie, bo... Tak, na szczęście teraz to idzie w kierunku, w którym, mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, za parę lat wszystko to nabierze charakteru no, mniej więcej logicznego, prawda? Znaczy ludzie będą dostawali pieniądze za to, co rzeczywiście umieją i co potrafią zrobić w stosownej proporcji. Dajmy państwu głos, kolejny telewizor. Dzień dobry. Halo? Prosimy. Halo? Dzień dobry. Prosimy bardzo. Prosimy. Halo? Dzień dobry. Słyszymy. Dzień dobry panu. Witamy. Pierwsza rzecz, chciałam panu podziękować za wspaniałą audycję i odpowiedzi, które trafiają do moich przekonań. Dziękuję. Ale mam małą prośbę i małe zastrzeżenie. Może nie zrozumiałam. Pan w swojej wypowiedzi był uprzejmy powiedzieć, że myśmy się tak języka uczyli, żeby go się nie nauczyć. Trochę mnie to zabolało. Pan wybaczy. Być może, że źle zrozumiałam. Zastrzegam się. Ale to jest tak piękny język słowiański. Jak słuchamy go nieraz ze starych opowiadań sztuk rosyjskich i jakoś tak to mnie trochę zabolało. Mówi, może pozwoli pan jeszcze minutę. Ja niedawno wróciłam z Nowego Jorku. Tam taka mądra osoba pyta, słuchaj, a dlaczegoś ty się niemieckiego nie uczyła? Ja, moja odpowiedź brzmiała od razu. Niemcy w Warszawie wymordowali mi całą rodzinę. Najbliższą. A ona to powiada mi, mądry, starszy człowiek. Słuchaj, ale czy to zawinił język? Tak. Co tu jest język winien? Proszę mnie zrozumieć, bardzo mnie to podbudowało i proszę mnie jeździć po powrocie do kraju, bo bardzo tęskniłam. Natychmiast się wzięłam za ten język niemiecki, chociaż powiadam, idzie mi to za poradę, bo zaraz sobie przypominam najbliższe osoby, które pamiętam jako dziecko. Dziękujemy pani. Może, że źle zrozumiałam, pan mi to wybaczy, ale powiedzenie, że no, myśmy się tak uczyli, bo ja wiem, wie pan... Dziękujemy pani. No rozumiem, że pytanie o potrzebę nauki języków. Jestem bardzo wdzięczny pani za tę wypowiedź i muszę powiedzieć, że te słowa o rosyjskim smarują moje serce miodem. Ponadto solidaryzuję się całkowicie z radą udzieloną przez pani znajomego. To było zresztą u mnie też tak. Ja straciłem ojca, który został zamordowany przez NKWD, no a jednak mojemu stosunkowi do rosyjskości to nie przeszkodziło, ponieważ uważam, że to nie Rosjanie zawinili, prawda, tylko system sowiecki.
Natomiast co się tyczy tego, co mówiłem o języku i co wydawało się pani przesadne, no to jednak w skali ogólnopolskiej, myślę, że wiele z państwa w tej chwili, którzy nas oglądają, kiwa tutaj głową, bo to było zjawisko dość powszechne. Mimo tego, że zdarzali się ludzie, którzy mieli do tego języka stosunek taki jak pani, to byli oni w mniejszości. W większości natomiast był to przymus. A przymus... Potwierdzam, miał pan rację, pomówmy o języku bardziej zorganizowanym. Tak. Powiada pan gdzieś, że literatura pozwala przeżywać to samo, ale intensywniej. Pytanie tak. W związku z tym, czy odkąd, jak to mówię, powiał wiatr historii, zdarzyło się panu coś czytać po polsku, po rosyjsku, co byłoby intensywniejsze od tego, co pana otacza? I tak, i nie, panie Andrzeju. Majakowski napisał kiedyś, że notatka prasowa jest ważniejsza o zdarzeniu politycznym niż wszystkie jego wiersze razem wzięte. Otóż ja muszę powiedzieć, że z tego, co czytałem, w ciągu tych ostatnich 5 lat. Protokoły z przesłuchań intelektualistów rosyjskich, Meyerholda, Babla i innych, ze wszystkimi szczegółami, jakie czyli tam dokumenty. Były okrutnymi zawarte, ale nie literatura. Dokumenty, natomiast nie literatura piękna, co zresztą może być tylko świadectwem trudności tej literatury w okresie przejściowym. Tak. Przejdźmy do spraw czwartej władzy. Czy tak. Podjąłby się pan to zjawisko zdefiniować? Z trudem, bo nie jestem od tego specjalistą. Ja myślę, że to jest wszystko to, co kształtuje naszą świadomość na co dzień, poza literaturą piękną i poza oczywiście tymi tekstami, które pochodzą od... Krótko. Kiedyś niepodzielny rząd dusz... Najgłębszej głębi. Kiedyś niepodzielny rząd dusz sprawował nad naszymi duszami Tygodnik Powszechny. Czy ogłaszając dziś w nim swoje artykuły, czuje pan nadal, że wypowiada się pan w miejscu ważnym? Tak. Z tym, że muszę powiedzieć szczerze, że nie gra to dla mnie zasadniczej roli. Ja po prostu lubię Tygodnik. Przylgnąłem do niego. Jestem mu wdzięczny, że mnie kiedyś przyjął. To było w okresie stanu wojennego. I nawet gdybym miał przeświadczenie, że stał się on zupełnie nieważnym zjawiskiem marginalnym, to i tak bym w nim pisał, bo po prostu go polubiłem. Ale sądzę, że jest to ciągle pismo liczące się. A czy niezależność, by nie powiedzieć bezkarność takich prasowych kolosów jak Gazeta Wyborcza, Wprost czy Rzeczpospolita może, a może nawet powinna być w jakiś sposób ograniczona czy kontrolowana? W jakiś sposób na pewno, panie Andrzeju, tylko rozumiem, że tutaj zawsze jesteśmy, my liberałowie jesteśmy w pewnym kłopocie, bo zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony mamy to, co chcieliśmy w końcu wolności, za sztobarolis na to i na parolis, jak mówią Rosjanie. Z drugiej strony nie ukrywam, że zwłaszcza w wypadku niektórych z tych tytułów, powiedzmy, zwłaszcza w wypadku gazety, która jest potężnym medium kształtującym świadomość, wolałbym, żeby na przykład mniej lekkomyślnie poczynała ona sobie z problematyką rosyjską. Moim zdaniem ona obiektywnie rzecz biorąc roznieca nastroje lęku przed Rosją, kiedy nie ma ku temu, jakby to powiedzieć, obiektywnych danych. 20:79:11, sobota, godzina 15:40. Kolejne pytanie. Halo? Dzień dobry. Witam. Dotarłem do pana Drawicza. Tak. Proszę bardzo, tak, słyszę pana. Krótkie pytanie. Chwała Bogu, że nie było wymiany elit. To jest pańskie stwierdzenie sprzed chwili. Tak. I następne. Czy to ma związek, pańska ulga, ma związek z pańską obecnością na liście Macierewicza? Dziękuję. Nie, proszę pana, to nie ma związku. Ja powiedziałem, chwała Bogu, że nie było, dlatego że w okresie posolidarnościowym, to znaczy w momencie, kiedy zaczęła się Polska, zaczęło się mówić o tym, że elity stare, że to jest w ogóle pojęcie, które odchodzi w przeszłość i że w związku z tym one są już jak gdyby skazane na wymarcie. Bardzo wielu nowych działaczy dziarskich tak to oświadczało. I uważam, że po prostu rzeczywistość tego nie sprawdziła. To znaczy okazało się, że tak samo jak elity zawsze były potrzebne, tak one i nadal są potrzebne. Panie Andrzeju, czy naturalne prawo władzy do prezentowania swego stanowiska jest respektowane dzisiaj, czy też mają rację ci politycy, zwłaszcza rządowi, którzy twierdzą, że wszystkie media są dzisiaj w ręku opozycji? Nie, no bez przesady. Oczywiście można powiedzieć, że lepsze media są w ręku opozycji, a gorsze media są w dyspozycji rządu. Ale ja myślę, że stanowisko, rozsądne stanowisko reprezentowane przez siły zbliżone w tej chwili do obozu rządowego zawsze ma jakby szansę przebić się do, czy być reprezentowane w mediach. To zresztą był temat odwieczny, muszę panu powiedzieć, również w czasie, kiedy byłem w telewizji. Byłem często jakby krytykowany za to, że racje rządowe zajmują w telewizji zbyt mało miejsca. No to pytanie o telewizję. Jak pan rozumie atak prezydenta na Krajową Radę? Czy dopuszcza pan myśl, że jej członkowie mogli wykazać się bądź to brakiem kompetencji, bądź słabością charakteru? Jestem mile rozczarowany postawą Krajowej Rady. Myślałem, że będzie gorzej, zważywszy na jej dosyć pstrokaty kształt. Dlatego uważam, że jej członkowie i ona sama pracuje bardzo dobrze. Atak prezydenta rozumiem jako początek kampanii wyborczej i ubolewam, że szereg
wystąpień pana prezydenta ostatnio kształtowanych jest chyba wyłącznie troską o siebie i o swoją przyszłość w drugiej kadencji, natomiast mniej potrzebą myślenia o sprawach krajowych. Proszę państwa, mnóstwo jeszcze telefonów, czas nam się niestety skończył. Czekamy na państwa telefony w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będziecie mogli państwo dzwonić do Andrzeja Szczypiorskiego. Państwo, sami Andrzeje. Sami Andrzeje. Państwo z Warszawy w sobotę o godzinie 15:15. Państwo, którzy nas oglądacie w Polonii 1, także w sobotę 19 czekamy na państwa telefony od godziny 15:15. Panu Andrzejowi Drawiczowi dziękuję bardzo za wizytę w studio. Państwu dziękuję. Dziękuję Jarosławowi. Pan Andrzej odbiera telefony nadal, a ja już państwu dziękuję i do zobaczenia za tydzień w A Teraz Konkretnie.